Cześć, z tej strony Weronika i Marlena Gierzołka. Kilka dni temu na rynku pojawił się nowszy model kombajnu marki New Holland, a mianowicie New Holland Crossover CH770. Dzisiaj będziemy miały okazję go zobaczyć oraz przetestować na pokazach polowych w okolicach Opatowa w województwie świętokrzyskim. Także w drogę! CH770 ma o 34 konie mechaniczne, większą moc w porównaniu z kombajnem CX690. W kombajnie połączono dwubębnową łucarnię wykorzystującą technologię OptiFresh z systemem separacji opartym na dwóch 21-calowych rotorach technologii Twin Rotor o długości 3,45 m. Na końcu ostatnich klepisk pod rotorami znajdują się specjalne płyty, które mogą być zamykane i otwierane w zależności od zbieranej uprawy. W najnowszym kombajnie CH770 Crossover mamy również trzykaskadowy układ czyszczący, który zwiększa wydajność. Podsiewacz jest podzielony na dwie części, dzięki czemu nie obciąża układu czyszczącego. Układ OptiFan zmienia automatycznie prędkość wentylatora w zależności od stopnia pochylenia terenu. Gdy kombajn podjeżdża pod górkę, układ automatycznie redukuje prędkość, co zapobiega utracie ziaren w tylnej części kombajnu. Gdy zjeżdża z górki, prędkość obrotowa wentylatora jest zwiększana, co zapobiega kumulacji materiału na sitach.
Układ SmartSieve zapewnia równomierne obciążenie na sitach na pokoleniach bocznych, co gwarantuje jednolitą wydajność czyszczenia. System kalibruje również działanie sita w oparciu o prędkość wentylatora i wielkość ziaren, aby dobrać optymalny kąt wyrzutu. Dodatkowo w najnowszym CH mamy zbiornik o pojemności 9300 litrów, przenośnik o długości 6,4 metra, który zapewnia rozładunek z prędkością 100 litrów na sekundę. Prezentowany kombajn posiada header 8,5 metra. Let's get lost until we're found again and again.